łowca mebli stylowych pokazuje łupy. Dzień dobry moi drodzy. Od wielu lat zajmuję się sprowadzaniem mebli z zachodu Europy, głównie z Francji i Belgii. Sprzedaję tylko przez internet. Zapraszam na moje aukcje, gdzie szczegółowo opisany jest darmowy sposób dostawy i przygotowania mebli. Sprzedam mebel po renowacji, odświeżeniu, komoda B287. Cena po renowacji 2499 minus 1000, czyli 1499. Płatne przy odbiorze. Dowóz gratis po mojej trasie. Mebel stylizowany, kupiony we Francji z drugiej połowy XX wieku. Lity dom. Duży, solidny, ciężki i pakowny. Mebel nierozkładany do transportu trzeba wnosić w całości. Wymiary po zewnętrznych częściach w centymetrach. Głębokość blat 50,5, korpus 48, nogi 53,5. Szerokość blat 239, korpus 233, nogi 244, wysokość 100. Półka środkowa, głębokość 44, szerokość 105. Półka boczna, głębokość 42,5, szerokość 58,5. Szuflada w środku, głębokość 40, szerokość 43,5, wysokość 8. Zapraszam do kupna i kontaktu. Stan bardzo dobry. Duża oszczędność na kosztach związanych z renowacją. Mebel 100% drewniany, mebel stabilny, zamki okucia działają, nie ma drewnojadów ani nieprzyjemnych zapachów. Odświeżenie różni się tylko tym od renowacji, że nie jest prowadzona szczegółowa dokumentacja przeprowadzonych zabiegów. Czasami użyte są współczesne, lepsze materiały. Mebel przeszedł fachową, gruntowną renowację, odświeżenie. Jest w bardzo dobrym stanie konstrukcyjnym, jak i wizualnym. Drewno zachowane jest w bardzo dobrym stanie. Konstrukcja mebla jest sztywna i stabilna. Mebel po renowacji nie będzie używany aż do czasu zakupu. Thank you.
Na koniec kilka propozycji, jak można podrasować meble. W tej chwili to tylko takie zdjęcia, ale w miarę wolnego czasu na pewno nagram filmiki, jak podrasować, przebudować meble i ze zwykłych zrobić super meble. Dowóz gratis po mojej trasie Kielce, Warszawa, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Łódzkie, Poznańskie. W inne miejsca pobieram opłaty tylko za paliwo, jakie spali samochód. Jeżeli się podobało, daj nam łapkę w górę. Chcesz zobaczyć następne filmy? Zasubskrybuj mój kanał i pamiętaj o tym, żeby zaznaczyć dzwoneczek, wtedy będą przychodziły powiadomienia. Pytania proszę pisać w komentarzach pod filmem. Pod filmem link do naszej strony firmowej na Facebooku.